Witajcie, z tej strony Pociechsaja, moi drodzy. Znajdujemy się w drugiej części Land Roverze Discovery. Oczywiście tu mamy tak ciemniejszą wersję kolorystyczną. Jak sami widzimy, wszystko jest takie czarne. Mamy oczywiście takie czerwone poszycia, które dają po prostu takiej elegancji. Tu też możemy znaleźć takie elementy. Na kierownicy niestety nie, ale na drzwiach na przykład możemy. Oczywiście oprócz tego tu klamki, mamy oczywiście elementy posrebrzane. Dokładnie tak, jak widzicie, dokładnie jak mówi. I macie całą wykończeniówkę czerwoną, czarną tą szywką. I ogólnie jest fajnie w tym aucie. I on jest ogólnie z 2020 roku. Dobrze, no i oczywiście jeżeli chodzi tu o kierownicę, no bo siedzę za kierownicą. Sama kierownica jest, moi drodzy, obszyta też skórą, tak jak zresztą w większości tapicerki. Góra niekoniecznie, ale sama tapicerka, czyli kierownica znaczy się, jest też oczywiście posrebrzana elementy, aluminium oczywiście, tak. Mamy też tutaj na przykład piano black. Oczywiście piano black się palcuje, jak sami widzicie, więc nie jest to jakoś tam dobry materiał, ale nadaje elegancji i to się tak liczy. No. Ale oczywiście mam też tutaj zegary. Oczywiście po środku mamy komputer pokładowy. Podoba mi się to rozwiązanie, bo to jest takie rozwiązanie takie trochę stare i nowoczesne, bo z drugiej strony mamy normalne zegary i trochę nowoczesności. I to bardzo z drugiej strony dobre połączenie. Oczywiście tu mamy skrzynię biegów automatyczną. Oczywiście też trochę pokryto tutaj skórą. Oczywiście tu trochę metal, bardzo ładnie napisany rower tutaj jest pokazany. Oczywiście tu mamy biegi. Skrzynia biegów działa poprawnie. Oczywiście możemy sobie zmieniać. Oczywiście oprócz tego mamy też łopatki na kierownicy, które pomagają też właśnie w zmienianiu biegów. Może tak bardziej tutaj, o. Zmieniają się tutaj biegi, można zmieniać. Jeżeli chodzi o górną część tapicerki, jest bardzo fajna. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że jest tutaj miękko. Nawet możecie zobaczyć. Teraz nie wiem, czy będzie widać, ale jak dotykamy, to lekko się tutaj ugina. Naprawdę to jest wszystko mięciutkie. Czuć tutaj po prostu, że to jest takie jakby komfortowe. W sensie taki luks, bardziej samochód już premium. No zresztą cena tego samochodu też robi swoje. No więc myślę, że z tego tutaj wnętrza to powinno być chyba na tyle. Więc będziemy się oczywiście widzieć w kolejnym odcinku. Może nagram jeszcze kolejnego Land Rovera. Więc ja myślę, że tu będziemy się żegnać. Więc jestem Pociechsaja. Ja jeszcze bym chciał dopowiedzieć, bo jak widzicie sami, tu macie tak jakby ten kamerkę to jest. I to jest ta mała kamerka i ona może nagrywać różne te środki, może różne tam, nawet na przykład tam jak macie, to gdzieś tu jest przycisk, który może na światłach może być wycieraczki, więc w Defenderze to jest akurat, ale w Defenderze akurat nie jesteśmy, wam bym to pokazał, ale nie pokażę wam, bo nie jesteśmy w Defenderze i trzymajcie się, cześć.